Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. To nie miało być tak, no. Dzień dobry. A jak? No, matka się odezwała. Dzień dobry. Mutacje przychodzi. Mamo, przeziębiłaś się? Nie, czekam na ten header, kudasz, w końcu przyjedzie. Ty chłopie, ale tu nie ma odważnego, żeby wyjechał przez to. Ty matka, to, że ty mnie znalazłaś w burakach, to nie znaczy, że możesz na mnie krzyczeć. Zaraz wezmę bata. No i kto, kto będzie na tyle odważny? To Jarek, co badasz, skąd sięgniesz do tego? Ty, coś... No dawaj ten header. No jadę. Jarek, yes. Mnie adoptowała, ty matka, co na kurwa krzyczysz na mnie? I co? Ja, patrz, jak ja cię załatwię, ty. Widziałeś? O kurde, drugą bramę zapomniałem. Jadę do wujka. Zobacz, pan zablokował mnie. Dobra, yeah. Słuchajcie, witamy was w farmingu. Rodzina nam się powiększyła. Ty, ale ja gdzie mam jechać? Jarek, za tobą mam jechać? No, czekaj. Tylko ja mam... Czemu bramę mi zamknęliście? Na jedenastkę. Czekaj, bo patrz. W ogóle nie widzi, że tu dużym sprzętem wyjeżdżamy i ten. A czemu ja mam puste nasiona? Czekaj, bo ja się wbiłem w słup. A kto ci kazał siewnik wziąć? Miałeś wziąć głębosza, a nie siewnik. Się wbiłeś, w drugą stronę skręcę. Matka, kurwa, nie krzycz. Ty jak... Pomóc ci wyjechać? Ja ci chętnie pomogę, nie. Czekaj. Ja sobie sam poradzę. Ale ja ci pomogę. No to dawaj, no. Dobra, biorę głębosz. Dobra, czekaj, zostawiłem. Tylko ty, matka, nie tak krzyż, nawet na ci ojciec zostawiłem. Dzisiaj nie da, hamu, no i... Hamu. No i ojciec nie daje. Dawaj, bo się wbiłem już w tego nawet. No jak to ojciec nie daje? What? Co wy tam robicie? Bo ja zapomniałem, że on ma wyłączone ten, kolizję w pewnym miejscu, nie? No, dobra. Alan, no, jedź. Alan, jedź, bo przy... No i co? Teraz ten ci zablokował, zobacz, widziałeś. Dobra, przez pole. Przez niego to przyjedź. Patrz. Przez niego dobra, to przyjedź. Dobra, ja też biorę przy... Gdzie mam jechać w ogóle? No tu. Na pole numer 11. Dobra, jedziemy. Kręcaj w prawo. Którędy to się jedzie? Tu. Ła! Łup. A tędy, dobra, to jadę przez pole. Gdzie przez pole? Normalnie, no. No. Ty! Ale jazda! Ale nie, bo to chyba taki niski jest, no. Już, już chciałem pochwalić, no. Bo w przyczepie nie widziałem krzaków, nie? O. No i kto mnie bramę... A, ty nie tędy, czekaj, to tu. Aha, to tędy się skręca. Ty, matka, a jak to ojciec ci nie daje? Normalnie. No jestem. Co dalej? O, siema, brat! No to czekamy. No, siemanko. Czekamy aż buddy skosi. To co bierzemy dzisiaj kasę z tego pola? Nasza, nie? Nie. Idziemy robić paliwo. W ogóle paliwo. Jakby ktoś nie wiedział, to jest nowa mapa. Znaczy nowa. Stara, ale nowa. To Serenity Valley, ale to jest chyba najbardziej rozbudowana fabrycznie mapa, jaka tylko może co, być. Co, ja tu głębosze mam jechać? Tak. No, ale... Ale to trzeba nawieźć najpierw, ty chłopie, czy znowu jest tylko jedno nawożenie? Nie, no bo zostały dodane nowe budynki, więc zaczynamy znowu od zera, od samego początku, trochę to jest... Do przyszłego tygodnia, wiecie. Jak wyjdzie kolejny... matka zapiła i nie pamiętam, jak wyjdzie kolejny ubieg. Ja mam, czekaj, taki jechać cię pilnować, mama, czy co? Nie. Ty, a jak ja bym ci tutaj doczepił do tyłu tą przyczepę, to byś nie mógł tak sikać normalnie, o tako? Nie. Przecież ty masz taki dzyndel, żeby zaczepić tak, coś. Tak, ale ja muszę mieć wyprostowaną rurę, a nie... No a teraz to masz co, zgiętą? Co? No tak, i masz zgiętą teraz rurę? Rozumiesz, żeby się tam wbiła do magazynku. Ty, ja ci pomogę, bo ty za wolno coś to robisz, czekaj. Patrz, jak będziesz szybciej od razu, widzisz? A? No, nie, Jarek, sorry, przerwałem ci, to znowu zaczynamy od nowa, no. Tak, znowu zaczynamy od nowa, bo są kolejne dodane budynki, ale o tym to... I ingerencja w mapę. To widzę, brat, ty się jednak matki boisz. Są nowe budynki dodane, już część została sprawdzona oczywiście przez nas, przeze mnie i Jerego. Możemy powiedzieć, no, fabrycznie naprawdę, tak jak tutaj synek mówił,
mapa się rozwija. Mam nadzieję, że to już będą ostatnie takie poprawki. Jeszcze nie. Ale ja mam siewnik, a gdzie się z siewnikiem mam jechać? Też tam na jedenastkę? Czy mam się tak, najpierw za... ale za... no, zanim on to wiesz. No i jak? No i co, nie widziałeś, że wyjeżdżam? No nie, bo drzewo zasłaniało. Nie widziałeś, że wyjeżdżam? Zostaw mój siewnik w spokoju. Co robisz? Spokój tam. A widziałeś, jaką mam fajną beczkę? No widziałem. Alan, gdzie ty pracujesz? Na jakiej stacji? Tak. Co będziesz reklamował? Nie będę w tym stanie reklamował swojej firmy. Alan, to ja przyjadę, zareklamuję twoją firmę, co? No dobra. I drodzy widzowie, dzisiaj będziemy wam pokazywać fabrykę paliwa bio. Adam, co widzisz? Do którego niestety musimy mieć rzepak. Jeszcze nie tankujemy, na razie mamy beczkę. Na razie mamy beczkę na paliwo, bo będziemy tworzyć dzisiaj paliwo. Kolejny paliwo. Budynek, który nie został jeszcze pokazany we wcześniejszym naszym progresie, który trwa bardzo powoli. No ale chłopie, no wiesz, wszystko się rozwija powoli, no i dobrze, no. Co? Dobra. Tak, małymi kroczkami wspinamy się. Ale do przodu. Dokładnie. Ale chyba jakąś mądrą książkę przeczytał. Nie, po prostu wiesz co, tyle lat, co żeście mnie nie widzieli w tej kapuście, sam musiałem do tego dojrzeć. Mówiłeś, że w burakach byłeś. No właśnie. A bo to wiesz, ja się tak rzucałem. To buraki, to kapusta. Także oczywiście tak jak była wzmąka, jest dodana nowe fabryki, czyli browar, grill, kompostownik. O. Dobrze matka mówisz, po robocie idziemy na browar. Ty najpierw trzeba świnię jakoś zerżnąć, żeby kiełbasę z niej zrobić. Tak. Jest. To wystarczy na wioskę się przejść. Dodany jest grill, oczywiście nowa fabryka tworzenia węgla drzewnego i podpuki. Matka tak pójdzie na browar i dostanie plus 500. No właśnie, tak bierze już, nie? Ale to trzeba będzie wszystko sukcesywnie co odcinek pokazywać, bo tak się nie da wszystkiego od razu zademonstrować. Po prostu co dzisiaj będziemy tworzyć biopaliwo. O, rzepakowe, ja tutaj... Które no jest bardzo cenna. Ale chłopie, czekaj, a weź tą rurę rozłóż. Weź napierdzielnij, o. Czekaj, no. Taki. Rozłóż rurę i zrób plus 500. No, i teraz wytłumacz mi jedno. Panie kochany, jak ty zamierzasz sypać do tej przyczepy, jak ten header jest taki krótki? No. Podjedź bliżej. Ostatnie Podjedź bliżej, no. Może patrz. Ci na rękach to przyniosę tam, patrz. Wiesz? Ale tak nie wolno, ja wiem, że tam jest... No ja nie wolno, ja szybko. Nie można tak robić, no. A ja delikatnie. No ja wiem, że o taką można, o. No niestety, no. No bo sypię na ziemię. No to nie umiesz sypać do środka. No bo tak podjechałeś, albo... A bo całe mnie w dupę. Jak jest szybko, to jest plus 500. I tak na razie się fabryka nie uruchomi, bo musisz mieć 45% w tym załadowane w silosie. A ile tam? Syp nie pierdziel. A ile tam do silosu trzeba? Kto ci powiedział, że ja to będę do fabryki sprzedawał? My już tutaj z bratem mamy zbyt na to. Nie pchaj go, Jerry. Ciebie popchać. Ale to 70 później. Tysięcy kuwa. To masz niecałe 30%. O kurde. Ty, brat. No? Jak tego nie będą chcieli na paliwo, to my bimber z tego zrobimy. Rzepakowy? Dobra, dawaj, chodź ten dźwięk, wysypiemy to. Gdzie? No do paliwa. Fabryki? Paliwa. To jedź. To jadę. Jedź, prowadź. To jadę, to chodź. Prowadź, ojcze. Jadziem. A ulica pojedzie. Praca jak to się mówi? Wrze. Wrze, czy jak? Wrę praca? Pali się w rękę. Wrę. Kurde. Krótko mówiąc, ulicą, zapierdalamy z polu. Ulicą, no. Torami. Ulicą. No jadę. No ja też. Drzewo. Uważaj, bo jedzie ktoś naprzeciwka. Ła, dlaczego? Jak to dlaczego? Bo może, bo to ulica nie jest nasza. Państwowa. No zablokuj mu pas. Nie, dziękuję. O, patrzcie, jak już jesteśmy tu, to wam jeszcze tylko tutaj tak szybko pokażemy. Zostały dodane rolki.
No to te rolki to fajna rzecz, tylko że nie podoba mi się jedna rzecz. Trzeba by było też... No bo w sumie tutaj przez Badiego mamy kontakt z autorem tej mapy, nie? Z autorem tej mapy i coś tam wyszykujemy i coś tam naprawia, coś poprawia, coś dobre robi, bo mapa naprawdę dla kilku osób jest czymś fajnym. No tutaj trzeba powiedzieć sobie jasno, że chyba lepszej do tej pory nie widzieliśmy na Big Farminga respect 17. Big respect. Dokładnie, to podziw duży dla twórcy mapy. Ale jest parę niedociągnięć i między innymi takie, że te palety, które stąd wychodzą, są znowu nie mają kolizji, nie? Jak to nie mają? Nie mają te palety kolizji. Aha. Nie mają kolizji, ale... bo jak je załadujesz normalnie już na ten, chyba że to się robi poprzez to, bo nie wiem, czy tutaj nie mają kolizji, natomiast po załadowaniu na przyczepę normalnie nie mają kolizji, bo sprawdzaliśmy to dzisiaj. Tak, to normalnie mają kolizję też. Uderzasz, nie to odskakują. No ale w każdym razie rolki są dodane i tu zamiast jednej palety, żeby nie pilnować, co chwilę wychodzi 6 sztuk. 6. Kto zasypie? Alan. Dobra. Obudź się. Jadziemy dalej do wytwórni paliwa. Tu. No czyli tu. Czyli do rafinerii. Tu. Odkryj. Tu. Odkryj. I ty musisz wjechać tutaj, a ja sobie wjadę tu. Buddy, chodź ja muszę wjechać tu, gdzie jest ten syp, tak? Tak, o, tu. Tak. No to świetnie. Dobra, spróbujmy. Kość na razie. Spróbujmy inaczej. Cofnij trochę jeszcze do tu. Jeszcze nie lubisz głęboszy? No lubię, ale czemu dałeś mi matka taki mały? Nie wiem czy. Nie zawrócę. To kurwa jak za karę. Jakieś siłę. Nie złamię jej tutaj, nie zblokuję się. Nigdy w życiu. Tu. No to wyjedź z drugiej strony. Taki tyle samo mam tam wjazdu, co jest tutaj. Dobra, jest wyjdź, taka... wyjdź. Nie, właśnie, że sam wjadę. Odwal się. Poszedł na dziwki. Kurde, nie mów. Nie mów na głos, bo matka słucha. Idziemy na dziwki? No zaraz, tylko czekaj, robotę skończymy. Ty, no robotę? No patrz, no widzisz, weź tą ładę, no. Ojciec, nic nie pilnujesz ruchu na drodze, no. O matko, i poszedł. Ty, widzisz, że dużym jadę, chciałem tutaj ładnie tak... 26. Zanim my skończymy robotę, niech to się otwiera, już wszystkie zajęte będą. Nie przejmuj się, znajdziemy wolne. Teraz spokojnie się złamie już. No i syp. Syp zaraz się. Kowiada, nie? Syp się. O, mogę rozładować, zobaczcie. Nawet, wow. Dobra, wywalamy. Mamy to jeszcze tym wariatem. A, i tutaj doszły właśnie, o, nie wiem, czy ten Dżingister zwróciłeś uwagę, ale doszły takie tabliczki, są. No. No tablice są za... No czekaj, no co? Nie było, w tamtej wersji nie było tablic. No nie było, no ale w tej wersji już jak dzisiaj patrzyłem, to są na wszystko tablice, także to jest mapa dla ułomnych, bo nie trzeba mieć... I są takie jeszcze duże tablice, co pokazują, co masz przywieźć i co uzyskujesz. Z czego? Bo widać, zobaczcie, albo trawa, albo rzepak, nie? Gras lub kanola, czyli widzicie, nawet się angielskiego można uczyć. I mamy załadowane 16766. Ale to jest i tak guzik, bo nie możemy jeszcze paliwa produkować. Woda jeszcze jest potrzebna, tak? Nie. Nie? Nie. Samego rzepaku? Albo trawy. To gęste. Albo trawy, a później się utworzy tutaj biodiesel, czyli paliwo, które będziemy mogli sprzedać na stacji, bądź zatankować nasze maszyny. Tu nam się utworzy, co nam się utworzy? Pasza mieszana wtedy, tak? TMR. No, czyli pasza mieszana dla krów. I jeszcze nam się utworzy... Digistel, czyli gnojowica, którą możemy przetworzyć na... Nawóz. Nawóz. W biogazowni. Także fajnie są w ogóle zrobione tutaj te takie zależności, nie? Pomiędzy jednym a drugim. Czyli takie produkowanie paliwa nie tylko nam daje paliwo, ale również i dodatkowe, tak? Ta pasza... oraz gnojowica, tak? Tu jest dużo fabryk, które żeby odpalić jedno, trzeba zrobić coś w drugiej, nie? W drugim, tak. No, dokładnie. Wszystko jest połączone. O. Wow. A tutaj jest stacja benzynowa, ale to na tej stacji? Na tej stacji. Na tej stacji benzynowej można sprzedać, moi drodzy. O, tutaj. A na farmie możemy zatankować swój zbiornik, za które nie płacimy nic, tak jak normalnie byśmy tankowali z innych dystrybutorów. Mamy po prostu darmowe paliwo.
a tutaj możemy, zobaczcie, we buy fuel, biodiesel, tu możemy sprzedać nasze paliwo. I żeśmy testowali za... Ile tam 9,5 było? Tony. Za 9,5 tony litrów. 9,5 tysiąca litrów. No. Ej, złoto znalazłem. 38 tysięcy. Ciesz się. Bryłka złota. Udało ci się odkryć bryłkę złota. Wygląda na to, że w okolicy jest jeszcze złoto. Spróbuj znaleźć pozostałe 99 bryłek. No, no to biegaj i szukaj. No. Dwie są na farmie, tam gdzie się otwiera te, to każda bryłka leży. W warsztacie leży koło tego, koło kominka. No to koło domu leży. Ja jedę na pole tam, bo muszę odebrać rzepak. No to jedź na pole. Nie wiem, czy dobrze jadę. Ja jadę jeszcze na farmę, jeszcze pokazać nasze zbiorniki na nasze wytworzone paliwo, które może kiedyś się wytworzy. No mówiłem, że źle jadę. Dobra, skręcam. Pierdoła. Nie marudź. Za późno skręciłem. No teraz tak na skróty po prostu. O tako. To koło. Ja się będę szczepał. Nawijaj. Nie ma większego głębosza? Nie. Nie ma. Jest 9-metrowy, ale jeszcze nie dodałem. Jezu. Dodam go ale później. Ale tak suma summarum, to ten głębocz wcale nie ten, tak? Nie, ogólnie nie służy do orania, tylko do spulchniania ziemi, nie? No. Ogólnie rzecz biorąc. Tak jak mówisz, Dings. Ktoś mi napisał w komentarzu. No widzisz. Tak napisał, jakby myślał, że się nie znał. A znasz się? Jasne. Farmingo ora. No właśnie. Wiem, że można przenikać przez tutaj, przez ten header, zobaczcie, elegancko. A tutaj też mamy, patrzcie. Tutaj mamy kolejne zbiorniki, tego chyba nie było w poprzednim, a może i były, na gnojowice. Możemy tutaj wlać 500 tysięcy litrów i możemy tutaj nawóz płynny też 500 tysięcy litrów. Ale to zwiększone chyba, nie? Pojemnościowo są. Tak, wszystko są powiększone, są zbiorniki. Tak samo do wytworzenia paszy i TMR-u. Jest po 75 tysięcy, było po 40. A tutaj, moi drodzy, jest nasz zbiornik na biopaliwo. Tu możemy sobie wytworzone paliwo wlać i mamy tutaj 1 000 000 litrów. No ale i tak najlepszym budynkiem jest pewna szklarnia, ale dzisiaj nie pokażemy. Nie dzisiaj. Widzicie, musieli poczekać. W którymś z kolejnych odcinków zobaczycie nasze dodatkowe. Jaka pojemność jest tej mojej naczepy? 70 ton. To żebyście mówili o tej. No. Nie. Nie, do tej, o tej nie mówimy. To nie o tej? Stanowczo tego. Nie. To ja poczekam, może do końca już opierdzielisz. Dopiero wtedy odbiorę i pojadę za resztę do końca, bo to bez sensu jest, żebym teraz tam jechał i zaraz wracał, nie? No, tablica się chyba nie zmieniła, Badi, co? Tablica na tym. Tablica się nie zmieniła. No, to mamy taką fajną tablicę i zobaczcie, możemy wszystko tutaj pakować. No i Jerry oczywiście... Co? Miał prośbę i... Jest moja prośba, właśnie, ja wam pokażę, mogę? Będzie miał gdzie nogi myć. Tak. Narzekałem, że zabrali nam wodę u świnków, a patrzcie, a teraz wodę nam z powrotem gdzie dodali. Mógł usiąść w dobrze znanym towarzystwie, porozmawiać z kimś na własnym poziomie. Dokładnie, będę sobie z nimi, kurde, gaworzył i one się będą mnie pytać, a ja oui. Ta. Po francusku będę do nich oui, a tu jajka znoszą. No, ale nie wiem, tak jak żebym narzekał ostatnio, że nam tutaj wodę zabrali u świnków, no to oddali nam wodę i co najciekawsze, fajnie te świnie śpią sobie na brzegu w tym błotku. Podoba mnie się to strasznie. Nie, no bo tamto jeziorko też znikło, to nie był dobry pomysł, to było właśnie, było coś, co nie powinno Tomi, który jest twórcą mapy, wysłuchał naszych próśb i dodał z powrotem tą wodę. Pozdrawiamy Tomiego. Bardzo gorąco, serdecznie. Rajd do Tomiego. Rajd do Tomiego. Dobra, czekajcie, muszę się przesiąść z powrotem do mojego traktura. Oczywiście został tam też zbiornik wody dodany na koło ten. Bum. Gdzie? No koło tam, gdzie świnie i owce.
Tutaj oczywiście mamy te mieszalniki, to też już chyba widzieliście w poprzednim, bo to było. I winda, tak. Winda też ale jest magiczna. Ale w tamtej wersji było pojemność 40 tysięcy, a tu jest 75. Winda na headery, ale równie dobrze może służyć nam na traktury. Tylko jak to się je uruchamiało? KL, czekaj. O, zjeżdża winda. To tam, gdzie były headery umiejscowione. Mhm. No właśnie tam to poprawione zostało ze spadaniem tych headerów, czy na nie razie bardzo? Testowaliśmy, to nic nie spada, nie? Zaraz zobaczymy, wjadę sobie trakturem. No przecież sprawdzałem to przy tobie. Nie pamiętam, kiedy to było dawno. Wczoraj. Kiedy to było dawno wczoraj? No jest winda jedna. A tu jest winda druga, ale drugiej nie będziemy używać, pojedziemy na tą ale windę. To tak jeszcze dodam tylko tyle, że dzięki tym wszystkim fabrykom, no tu jesteśmy samowystarczalni, nie musimy niczego praktycznie kupować. No. Wszystko możemy wytworzyć sami. Ale trzeba się to natyrać. To jest bardzo fajne. No trzeba się natyrać, no ale wiesz, no nie musisz jechać teraz na przykładowo na stację paliw, żeby zatankować. No tylko można sobie już tutaj zaplanować. Znaczy nie, jest pewien myk, bo tankujesz do tego dystrybutora, znaczy do tej beczki i musisz kupić z różnych tą naczepę na paliwo, tak? Tą małą. No tak, no. Zatankować ją i możesz tankować spokojnie maszynę. No to właśnie o tym mówię, że nie musimy jeździć, tylko masz na przykład, będziesz miał takim sobie, no albo będziesz sobie jeździć, ale z windy nie mogę zejść, tą cysterną. Tak samo jest, tak samo. Ja zeszłem, a ty nie możesz. No nie mogę. Tak samo mamy, ta sama jest sytuacja z nawozami i z nasionami, tak? Które możemy również sami wyprodukować i jest okej, jesteśmy w pełni niezależni. No ale pomalutku od czegoś trzeba zacząć i zaczynamy dzisiaj od tego paliwa. No i Buddy właśnie skończył. Możesz poczekać, już nie odjeżdżać, ja już tutaj dojadę, żeby to było. Powinieneś gdzieś tu sięgnąć, chyba mi się wydaje, jak rozłożysz do... O! Jest okej, można sypać. Zobaczcie, mój traktor jest, kurde, na górze. Ciekawe, czy zjedzie. Musi zjechać, nie? No musi, nie ma jak wyjścia, to jedziesz, nie? Wysypiesz, daj mi znać, nie? Nie zjeżdża. No. Ja przyspieszę czas, jak się uruchomi, to znakiem, że poszło, a jak nie, no to trzeba jeszcze trawy dociąć. Ale to tam musi być na 45%, tak? No 45% trzeba mieć. To nie wiem, mam teraz 35 tysięcy i tam zawiozłem wcześniej niecałe 17. Dobra, gdzie ja mam to wieść teraz, bo ja jechałem za Jerkiem. Jedź tutaj w lewo i cały czas prosto. Delikatnie pod ukosem. O, spadłem. No jak się nazywa to, co mam tam dojechać? Ja ci powiem, gdzie to jest, zaraz tylko mapę sobie włączę. Okej, okay. Jesteśmy na polu numer 11 i później w lewo. Za... Tako, jak stoisz... O, ile rafinerii, tak? No ja już jadę do ciebie. Gdzie ty jesteś? No gdzie jestem? Na polu 11. No to ja już jadę do ciebie i cię zaprowadzę za rączkę. Na nie, to ja się sam się muszę pole zaprowadzić. Pole 23, ojle rafinerii. No jedziesz do sklepu, jest sklepu rafinerii. Prosto. No. Dobra, już wiem. To nie jest, że jadę przez pole, tylko jadę normalnie do drogi, jak na białego człowieka przystało. Tu masz zaraz przejazd z kolejowej drogę. No wiem. No to po wyjeździe z tej drogi, no. Tak. Że paku już mogę, więcej mogę nie mamy. Mogę tędy jechać. To możesz. No gdzie? No gdzie? Panie, puści gdzie mnie zaraz. Starsi mają pierwszeństwo, haliera, nie? Przepraszam bardzo, to musisz na basztu przede mną stać. Pierwszeństwo, no. Synku, jak do ojca się tu odzywasz? Bo zaraz będzie, jak kurde. To, jak to dziwnie, kabel od żelazka i ogień. Syn jest starszy od ojca, no. No tak może być. Wszystko się może zdarzyć. Wiesz, tutaj w prawo i zaraz w lewo i to właśnie będzie już widzę, będzie dobry wjazd, bo będzie wjazd przez ten drugi, drugi szlaban. Będę mógł tak pod skosem wjechać na miejsce rozładunku. Jak jedziesz? Prosto. Walduś, cycu jeden. Jadę prosto. A źle, stop, my musimy drogo, to nie ta droga, No tak mi się coś też wydaje, nie można tego odjechać jakoś inaczej? Nie wiem, czy tam jest nie ta droga, fajnie, pojechał sobie z jednym... Ja tu między drzewami muszę lawirować, no wiesz. Czekaj, co? Bo ja w siatce zawisłem, a widły mi się wcisnęły. Matka, jakiegoś pługa tam większego to nie da rady? Tu miało być, właśnie. Nie, jedźmy, proszę.
A Venom, Venom mnie tam szturchni, bo... Co ci jest? W siatce siedzę. Bo ty masz napęd na tylne koła, no. To nie chodzi o napęd, w siatce siedzę, a nie no to... Już, o. No wyjeżdżaj. O, dobra. No jak masz wyjechać, dobra, jak z tyłu już masz debila, no? To nim to się nie przejmuję, bo to jest najmniejszy problem. Podpiąłeś się? No tak. Teraz ten mi tutaj przeszkadza normalnie. Dobrze, że tutaj policji nie ma. Już byśmy dawno przestali jeździć. Albo oni. Myślisz, że zamykaliby oczy? Przejeżdżając przez to wspaniałą wieś? Możliwe. Terenity Wallay. Patrz, już ja myślę, że policja w ogóle by tu nie wjeżdżała, nie? Ale kupy płynne już mamy 550. To co, ruszyło już coś? No, komputer się odpalił. No i co? No, mam, ej, buddy, co ty oszukujesz, kurde? Ruszyło od razu. Fakę. Od razu ruszyło? No pewnie, już mam paliwa 1650. Nie ruszyło, dopiero 45% miałem. Dobra, uwaga. Bo z trawy sypałeś. O, już mam 1650 paliwa. A gdzie masz ty starenkę? A masz tam. No, zostawiłem. 550, widzisz? Już działa, wszystko elegancko. Już możemy się tankować. No, ma skrętne koło? Ma. Tyle dobrze, że kurde ma. Tak normalno to na pewno bym tu nie wjechał. Zaraz węża podłączymy. To czekaj, niech się trochę zrobi, kurde. No jest, dobra. 1600 jeszcze. Mogę się rozładować już. O. Spieszyć czas? Nie, na razie. Nie, na razie, czekaj. O, jest dobrze. Podjadę tutaj tyłem. 1600 litrów to nie jest mało, to można naprawdę zatankować i zatankować. Bo mój ma pojemności 400 na maksa, a zanim ja to wszystko spalę, no to wiecie, że czasu no trochę minie, no. Dobra, o, no właśnie, odpalamy, patrzcie, nawet się wąż powinien pojawić, widzicie? Wąż. No tylko to podłączenie można by było trochę graficznie inaczej robić, wiesz? No ale fajnie ten wygląda, ten wąż, kurde, nie, no, normalnie fajnie, mi się właśnie to podoba. Już zatankowałem, nie? A nie, tu jest fajnie zrobione, gorzej jest w drugim miejscu, wiesz? Nie, no bo to trzeba zawsze podjeżdżać tyłem, żeby to było, nie? Ale nie, tam gdzie byliśmy z Badim wcześniej. W biogazowni. W biogazowni, tam jest taki dziwny ten jednak odpływ tego wszystkiego, a tu jest okej. Okay. No i mamy w tym momencie 1640. Uważaj, bo oberwiesz węża, no. A bardziej się nie rozciągnie. A u mnie nie ma tego węża. No jest. U mnie patrzcie, nie ma. Rwie. Ty, no patrzcie, gdzie on jedzie z tym. Ty, u mnie nie ma tego węża. No rozciągasz go. Co to się robi? Ale jaja. Gdzie żeś pojechał, chłopie? No to... O, urwałeś. Tu już go nie widzę. A tak go nie widzę, a tak go widzę. Ale jazda. Nie ma? Jest. Pokus, pokus, czary mary, zobaczcie. Nie ma? Ale u mnie go nie ma. U mnie się w momencie... Jest wąż! Zobaczysz u mnie na nagraniu, jest wąż. Kurde, no. Nie aż ma. Zrobię ci screenshot. A ty zobaczysz u mnie, że u mnie go nie ma. On się kończy w momencie, kiedy kończy. Przyjechałeś z wążem normalnie. I co, zawinięty taki jest? No, znaczy już teraz się odwinął, ale jest. Ale jaja. A weź ty się do traktura. No jestem. No i weź napełnij, spróbuj napełnić albo rozpełnić. Czekaj, mogę odłączyć, o, kół. Ale a nie, to kół, to odłączam. To odłączasz. Kierunek zrzutu zmień, czym się napełnia, czym się odpełnia. Ale musisz, ry nie mamy jeszcze takiej możliwości, ry muszę inaczej podjechać w takim będzie. Albo żeby, i, albo kontrol ry, i. Ry było. Nie mam nic z tych takich. Kurde, weź no mi przyjdzie z ciężarówki, cofnij czekaj, trochę. Przyspieszymy troszeczkę, żeby się paliwo zrobiło. O, dobra, już. Jest 550 paliwa. No ale i tak nie mam, a mam ry. Load fuel mam. No. Ry. Jest, o. Wąż. Nie ma węża. Nie mam węża. Był i nie ma. O. Teraz jest pusto, to znaczy, że już nie mogę niczego odebrać. No, czekaj, nie wy się, ale... wysiądę. No i zniknął wąż. Czy jest? Nie czy... mam węża. Właśnie. Nie mam. A teraz nie ma. Teraz nie ma, ale wcześniej był. A w ogóle delikatny nie... błąd. No, jakiś tam błąd. Ale nie wiem, czy jest, że do tej przyczepki można... Był wąż. Do tej przyczepki można podłączyć kolejną przyczepkę i kolejną, i kolejną, i kolejną, i kolejną, i kolejną i możemy zrobić, kurde, normalnie... Pociąg drogowy. Pociąg przyczepkowy, tak? No, jedziemy, sprzedamy to. Mamy 2199. Dobra, chodźmy na stację. 3 616 800. Dobra. Wyjazd tutaj jest...
z tą naczepą, no, no tragedia. Tu trzeba coś mniejszymi jeździć jednak, wiecie? Bo wolę częściej, ale normalnie, nie? O, i teraz znowu przypierdzieliłem, cholera jasna. Nie? To jest trochu za duże tutaj. Tyle wam wskażę. O! I co, odpalamy węża? No, odpalaj, zobaczę. No. Tyk, jest. Leci. Zobacz, no i kasa, fajny odgłos jest. Jak kasa popłynęła. Ja nie jestem zalogowany w tej chwili jako admin. 8 tysięcy za 2 tysiące. No to ładnie. No. Albo... A patrzcie, mam złoty ten. Znalazłem też bryłkę. To już znalazłeś? Każdy ma swoją chyba. Jak mi się wydaje. Ale one ciekawe, czy no, tu była. Tylko ciekawe, czy one później, jak znajdziemy nawet 100, czy one zadziałają, nie? Chyba no zobaczymy, nie. Czy każdy z nas po bańce dostanie? No chyba raczej nie, bo mamy wspólne konto. No dobrze, no ale skoro każdy bryłki zbiera ma swoje, to tak by tak było dziwnie, nie? Ty, ale tu węża nie ma. Ej, gdzie? Patrz. Ty, czekaj, zrobimy taki psikus, nie? No ale gdzie ty chcesz węża? Czekaj, czego masz 7 tysięcy. No, bo zatankowałem 7 tysięcy, nie? No. Myślisz, że zarobisz na tym coś? No właśnie, nie wiem. Jest 3 miliony 600, nie? A ile było wtedy? Zobaczymy. 3 miliony 618. Nie wiem. Tak, 3 miliony 624. Czekaj. To by była jazda niesamowita. Kupować tu, tu sprzedawać, no. I zarabiać pieniądze, nie? Dobra, powiedzmy, no. Idzie. Bayer. No ale idzie, ale... Zobaczycie zaraz ile. Tyle samo. Tyle samo. Nie dają się w ciele zrobić. Czyli tracisz tylko na tym paliwie, które spalisz, jeżdżąc tam i z powrotem. No. No, to taka zasada. Dobra, brat, jak tam idzie? Gotowy na wyjście w miacho? Brat! Zobaczyć. Jeszcze nie skończył. Tak. Możesz wrzucić tą robotę w pizdziec i idziemy w miasto? Czy nie? Tak. Dobra, gdzie ta? Ja jadę tu, kurde, zaraz zobaczę, co tam się dzieje. Matka jest na miejscu, to matka składaj tam relacje. Jak ja go nie widzę nawet, co on robi. Cholerę wyjechać. Ty, a ty już kosisz coś tam innego? Słomę kosisz? Właśnie, czekaj, widziałem, że coś tam było. Słomę gdzieś, żem widział. Ciężko to widzę, bardziej się trzeba złamać. O, tu jest, czekaj, widzę go. Ty, ale... Wy tam zajęci o tych biopaliwach i tam inne tam czery, mery, bajery, więc nie chciałem wam przeszkadzać, nie? Ale no odjedź dalej od słupa, bo cię prąd pyrdyknie. Elektryka prąd nie tyka. Tak. No co ja jest się... grane, no? Elektryk myli się tylko raz. No gałąź, no... Przecież to trzeba mieć niesamowitego pecha, no. W gałązkę musiałem, żebym trafić. Elektryk no. Myli się tylko raz. Saper też. Trzeba zapytać naszego. No właśnie. Dobra, może teraz? Ten, jak odczepisz tą naczepę, ten, to przyjedzie tam samozbierającą i ten naprzód. Dobra, inaczej. Co jest zgrabiarka taka, że ci podaje bardzo dobrze. O tym mówię, dobra, podaje. No, to, a wiem o czym, słomę, wiem o czym ty mówisz, no. Wrzucić do DMR-u, nie? Dobra, zaraz zobaczymy, czy to zadziała tak, jak bym chciał. Czy nie idzie wyjechać, to matka nie widziała. Debile mnie tutaj blokują, no. Czy to się da razem podpiąć do mojego dobra, tura? Idziemy inaczej. Co, do tura nie podepniesz, musisz podpiąć pod przeciwnika. No ale, to przecież podniosę tura do góry i podepnę, nie? A, no o to ci chodzi. Myślałem, że do tura chcesz podpiąć. Nie, tylko czy nie będzie zawadzać. No ale zaraz zobaczymy. Testy muszą być. Z której strony się podłącza? Przodu. A gdzie jest przód? No, od strony tam, sklepu. Tam, gdzie nie tył. Tam jest przód. Przód jest od strony przodu. A tył jest od strony dupy. Ta. Jakby ktoś nie wiedział. To masakra. Tędy na skróty. Gdzie? Dobra. Jakie skróty? Co ja wymyśliłem? Ty, mam nie, tą maszynę, myślałem. No. Przyjedź i zbieraj.
co ona mi sięgnie, całe te wow. Nie, nie, no dwa nie weźmiesz pojedynczo, ale zbierzesz tak elegancko, że zapierdzielam po 8 dych na godzinę, no fajnie, ładnie, dobra, wolniej. Dobra, zaraz zobaczymy, o czym ci do mnie mówisz. Brat, ja już za tobą jestem, ty. Kończ tą nierówną walkę. Chodź za mną tutaj. Ja akurat ostatni pasek zrobię. Czekaj. Synek, dawaj, podjeżdżaj przyczepą. Rozkłada się coś, Javiera. Ja już mam na dzisiaj wolne. Ty, ale to długie, to się rozciąga. No, ale nie zbierzesz dwóch pasków, bo... za szeroko. To jest tam, czym ty tam zbierasz? Ty tam psujesz. Wąsami jeżdżę. Ale to jest bardzo dobre, bo ci zbierze wszystko, nic nie zostanie, nie? Jakimiś wąsami sobie jeżdżę. Nie wiem, co tu matka wymyśliła. Ale... no ja wszystko zbieram, wszystko nie zbieram. No przejedź, zbierze wszystko, spokojnie. A, kurde. Nie bój nic. Weno się no co robisz, no co rysujesz, no? Widzisz, że tu matka napaćkała jeszcze, nie? Troszku. Ale wąsy? Ale to muszę się ogolić, jak już będę miał takie wąsy. Pa, wąsy jeszcze tu nad wąsami coś sterczy. Pewnie kozy. Dwa drągi. Ty, ile ta przyczepa ma pojemności, buddy? 100. To jest ta duża. Więc jak możecie, jak możecie zauważyć, u nas wszystko jest duże. Pojemne jak matka. O, masakra. Ty, a innych kolorów nie było, tylko żółte? Można było wybrać. Dziadka, współpraca mamo tu była teraz, normalnie? No, idealna. Pełna synchronizacja. Synek idealna. Ty, matka, nie daj... pomiędzy tobą i wibratorem. Matka, ja nie tam daj nie się... wiem, czym ty, matka, się zabawiasz. Nie daj się nabrać, on przyszedł po kasę, jak nic. Ale ja słyszałem, że ojciec ci daje. Pierwsze tą przyczepę wsyp do tego, do DMR-u, nie? No. Gdzie mam to wsypać? Do paszy mieszane. Nie pchaj mnie, nie pchaj mnie. To jak już ojciec nie daje, a matka się zabawia wibratorami z ogórków, to już jest niedobrze. No ale to tylko na, wiesz, w lecie, no. Wadi, daj do przodu trochę. Konserwowe są za miękkie. A później wali octem. Ile ty tam coś tego naładował? Dużo. Bo mnie się górka już tu zrobiła. Czekaj, podjadę tu trochę. Wiesz, masz tam niepojemność, ile? 70 tysięcy łącznie tu. No tak, ale patrzę, ile on ma u siebie. Ile ty masz pojemności w tym... w tym bajnie? 60. A, no to spokojnie się zmieści, no bo jakbyś wiaderkami dosypywał. Widzisz, że ja nie mam tego zbiornika zamykanego, tylko jest nadstawka. No wiem, masz tą nadstawkę, no. Dobra, 50 tysięcy mam. Gdzie z tym jedziemy? Prowadź. Do magazynu jedź, albo wysyp do tego, do paszowozu, tam gdzie się robi dla tych, dla świń. Dobra, no to prowadź. No na prowadzi? Farmę. Do nas na farmę jedziemy? No. Tak. No dobra, to jedziemy. Gdzie jestem? Tutaj. Tu muszę zanawrócić jeszcze, ale żebym sobie wymyślił drogę teraz powrotną do domu. Ty, no nie da rady, zobacz, nie chcę jechać. Nie nawrócisz, jedź na pole i tam z pola. Nie, zanawrócę, tylko trzeba... Ej, no. Nie widzisz, że pociąg jedzie, durniu jeden, bez szkoły? Długi jak pociąg jest ten. Kukurydzę może kosimy? Dobra, jedziemy do nas. Kukurydza. Przecież tym headerem nie skosisz kukurydzy. Ale przecież już jest wieczór, dajcie spokój, koniec nagrania, koniec roboty, idziemy w miasto. Nie ma już. Koniec, za dużo. Czekaj, chmury ciemne. Sypać najpierw. Tylko tu jakaś pierdoła stanęła niebieskim jakimś trupem. Do strychu to mam wywalić wszystko u nas? No. Pierwszy ten, tutaj do tej pomarańczowej maszyny. Do pierwszego zbiornika.
Chyba kurwa dawno w szkole nie byłeś i kolory nie wiesz jak wyglądają. No to jest pomarańczowe, to... Na zdrowie. No, dobra. No tutaj mówisz Badzi, tak? Tak, typowy wsioch i rolnik. I mam rozładować tutaj. Tak, dobra. Tak. I napierdzielam, patrzcie. O. A ja idę do komputera i zobaczyć. Jest, i to robi żarło. Dla krów. Dla świn. A, dla świn, no faktycznie. Dla świnków. To robi dla świnków, a to, to będzie robiło dla krów. To ma pojemności teraz zbiornik 75 tysięcy, więc to wszystko wpierdziele przecież. Tak. To było 80 chyba z tego co pamiętam. Nie, 50 było 40. Były. 50 chyba. Mm-mm. Nie, było 40. Tak nieproporcjonalnie się większe zrobiło. Pojemności ma 150, tak? Dobrze? Tak, 150 ma. No i wywaliłem cały bunkier. Zbiornik i nie ma. O. No bo to było 80 tysięcy, mówię wam, że było 80 tysięcy pojemności tu. A 150 tysięcy... Nie, to było mniejsze, Jarek. Na 100% mniejsze nie miało 80 tysięcy pojedyncze TT. Ja wam mówię, że było mniejsze. Mi się wydawało, że to... A mi się wydawało, że to miało 50 tysięcy wtedy, a nie 40. 50, tak, 50 tysięcy. Tak, to pamiętam jak dużo, żeśmy się tym bawili wtedy jeszcze, jak dopiero... Bo sami żeśmy zresztą te maszyny stawiali, pamiętacie? Tak. No dobra, moi drodzy, to cóż, dzięki wam serdeczne za oglądanie. Jezu, 40 minut z nimi wytrzymałem, szok. Masakra. I oni ze mną, też szok. Jak się wam spodobało, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszamy za tydzień na kolejny odcinek, kiedy przygotujemy wam... Coś. Pójdziemy, pokażemy to zielone może w przyszłym odcinku. W tym to nie można. W przyszłym odcinku to będzie zielone, będzie dobre. Zaprosimy was na wspólną imprezę i oj, będzie się działo. A tymczasem jeszcze raz dzięki serdeczne. Pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. I do kolejnego spotkania. Trzymajcie się. Cześć, yo! Cześć, yo! Cześć, bye! Brat!